Spotykamy się dzisiaj, bo mamy do zakomunikowania dwie istotne dla nas i dla tego parku informacje, dla mieszkańców Nagórek Jarot i innych osób, które odwiedzają ten park, informacje. Pierwsza to jest taka, że został wybrany wykonawca pewnego etapu rozbudowy parku związanego z budżetem obywatelskim, o którym powie zaraz Paweł Klonowski. Ale również chcemy pokazać kolejny etap, czyli pierwszy w Olsztynie tor a la Ninja Warrior, który chcemy zrobić tutaj właśnie, w miejscu za Państwa plecami, tam gdzie rosną te trzciny i chwasty. Chcemy, żeby powstał coś, co będzie miało wpływ na miłe spędzanie czasu, a także na sport i zainteresowanie naszym parkiem. Co roku staramy się nasz park pomiędzy Nagórkami a Jarotami rozbudowywać. Za nami dwie edycje w budżecie obywatelskim, dwa zwycięskie projekty. W tym roku zgłosiliśmy trzeci. W pierwszej edycji zaplanowaliśmy budowę dojścia od strony ulicy Turowskiego. To miało być ciąg pieszy i rowerowy. Niestety środków wystarczyło nam w toku inwestycji tylko na ciąg pieszy. No, konsekwencją tego było zgłoszenie w kolejnym roku projektu uzupełniającego na budowę ścieżki rowerowej. Właśnie dostaliśmy informację, że w piątek wybrany został wykonawca tej inwestycji. Cieszymy się, bo to jest ten sam wykonawca, który realizował poprzedni etap, więc zna temat, wie, jakie tu są warunki. Za stosunkowo korzystne dla miasta, no i dla nas jako wnioskodawców środki zdecydował się to zrealizować, więc my się bardzo cieszymy, bo w ten sposób ta infrastruktura, która powstaje, ona zostanie uzupełniona i będzie pełna, prawda? Nie będzie nam się ścieżka rowerowa urywała gdzieś w połowie drogi, tylko rowerzystów, którzy od strony ulicy Sikorskiego czy też Pałkrzty wjeżdżają do parku, oni będą mogli drugą stroną parku dojechać. Nie będzie takiej sytuacji, że ścieżka będzie się w połowie kończyła, z czego się bardzo cieszymy. No i nie mówimy, że to jest ostatni etap, bo kolejny wniosek w budżecie obywatelskim tegorocznym przed nami, ale no, na jego promocję będzie jeszcze czas, a w tej chwili mówimy o rzeczach, które się dzieją teraz. To jest miejsce, w tym miejscu chcemy, żeby to powstało. To jest oczywiście tylko koncepcja, pewna propozycja. My chcemy to konsultować z mieszkańcami, tak żeby było pełne zadowolenie z efektu, który przyniesie ten projekt, ponieważ no, różne są modele tego Ninja Warrior. On może ewoluować, także w najbliższych dniach poddamy ten projekt pod konsultację, żeby on był jak najbardziej zadowalający dla osób, które będą chciały tutaj ćwiczyć. Około 150 tysięcy na pewno, zależy na jakie podłoże będzie zastosowane, zazwyczaj jest to piasek. Chyba że będzie propozycja bardziej rozbudowanego tego toru, no to pewien zapas, jak gdyby, środków mamy z tego budżetu obywatelskiego, także będziemy chcieli wykorzystać je maksymalnie, te środki, żeby zrobić jak najbardziej atrakcyjne tutaj tereny.